No ta umowa niesie za sobą nową linię tramwajową, taką, która była bardzo potrzebna, łączącą, no powiem sobie, od ulicy Lema mniej więcej aż do Mistrzejowic tramwaj. To jest 4,5 km trasy, 10 przystanków plus cała infrastruktura podziemna, naziemna. Olbrzymia inwestycja, największa w Polsce w ramach PPP i także największa transportowa inwestycja w Europie. No muszę powiedzieć, że jeżeli to wszystko pójdzie tak, jak powinno iść, to w 2025 roku linia powinna ruszyć. Pierwsza taka umowa i taki kontrakt czy projekt w Polsce, myślę, że w Europie. Także bardzo się cieszymy, że udało się podpisać umowę, dopiąć temat już do końca, bo wiem, że od paru lat trwały negocjacje, rozmowy zakończone sukcesem. W tej chwili czekamy na decyzję z RIDOS-ką. Mamy nadzieję, że ona za chwilę będzie, czyli łopata zostanie wbita na przełomie pierwszego, drugiego kwartału 2023. Cała kwota to jest około 1 900 000 000. Na 24 lata to jest projektowanie, wybudowanie, nadzór i potem całość opieki nad tą linią przez 20 lat. Po 20 latach od wykonania własność przechodzi na miasto. Bardzo się cieszymy, że udało się dopiąć to finansowanie, zagwarantować i można podkreślić, że miasto cały czas jest po bezpiecznej stronie, czyli zaczyna płacić w momencie, kiedy rusza pierwszy tramwaj. Na godzinę będzie przemieszczało się 2700 mieszkańców, 40 tramwajów jedną w drugą stronę. Część trasy pod ziemią. Chcemy wykorzystać też tą infrastrukturę do tak zwanego premetra. Trasy rowerowe, ścieżki rowerowe, wyciszone na całej długości trasy, tak zwane zielone torowiska. Wiele nowatorskich pomysłów zostało tutaj wykorzystanych. No, bardzo się z tego cieszymy. To dla miasta, mieszkańców jest szalenie istotne.